Debata jedynki. Dobry wieczór. Józef Piłsudski mawiał: w czasach kryzysów strzeżmy się agentur. I dziś będziemy rozmawiać o tym, czy rzeczywiście powinniśmy się obawiać agentur, jakich agentur, a będę rozmawiał ze specjalistami. W studiu w Łodzi generał Paweł Pruszyński, były zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dziś wykładowca Społecznej Akademii Nauk. Witamy. Witam, witam państwa, witam panie redaktorze. Witam. I w warszawskim studiu dr Romuald Szeremetiew, były wiceminister obrony narodowej, pełniący obowiązki ministra obrony narodowej, a dziś wykładowca Akademii Sztuki Wojennej. To prawda. Witamy. Dzień dobry. Pułkownik Piotr Wroński, do niedawna jeszcze as wywiadu Agencji Wywiadu. Bez przesady. Witamy. Bez przesady z tymi asami i bondami. Witamy. Więc panowie, jak to jest z tymi agenturami? Czy powinniśmy się ich obawiać? Jakich agentur? I czy to jest tylko jakaś psychoza społeczna? Czy też rzeczywiście powinniśmy układać nasze służby tak, żeby chroniły nas przed obcymi agenturami? Nie ma się co obawiać. Pan agentur trzeba łapać. Tak? Łapać. Ale jak? No różnie. Myślę, że tutaj są fachowcy, którzy wiedzą, jak to robić. Ja nie zajmowałem się nigdy tego typu działalnością. Troszkę może nadzorowałem, ale nie tak bardzo. Ale nie ulega wątpliwości, że jeżeli chodzi o nasz kraj, to jesteśmy obiektem zainteresowania pewnego sąsiedniego mocarstwa co najmniej i innych też. Ale to zainteresowanie, które przejawia sąsiednie mocarstwo, jak to wiemy z historii naszego kraju, może mieć dla nas bardzo przykre sąsiednie mocarstwo, czyli Rosja po prostu. No tak, dzisiaj się nazywa Federacja Rosyjska, ale ona ma różne odsłony, a cały czas, jak mają właśnie wspomniany przez pana doktora Piłsudski, jest tym samym. Czyli obawiajmy się agentów... Nie obawiajmy się, łapmy. Łapmy agentów rosyjskich. Ja przypomnę, że w najbliższych dniach rozpocznie się prawdopodobnie sprawa generała Janusza Noska, któremu zostaną postawione zarzuty o nieuprawnione kontakty z FSB, z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji. W naszej rozmowie przypomnimy jeszcze inne przypadki takich zdarzeń, takie zdarzenia, ale chcę zapytać pana generała Pruszyńskiego, czy tak podziela pan zdanie pana ministra Szeremetiewa? Z tym łapaniem to, panie ministrze, jest taka sytuacja, nie, że kłopot, nie zawsze, tak, nie zawsze łapmy, raczej przyglądajmy się, śledźmy ich działalność, wiem, i uniemożliwiajmy, przeciwdziałajmy możliwości powstawania agentury na terenie Polski lub ich działalności. Ale czy zgadza się pan, że mamy do czynienia z zagrożeniem penetracją agenturą rosyjską, agentury rosyjskiej w Polsce? Zawsze mamy. Zawsze mamy. Nie tylko mówmy o rosyjskiej, bo jest takie nawet powiedzenie, że również są szpiedzy wśród przyjaciół. Chociażby taki bardzo wymowny przykład, to jest przykład szpiega niemieckiego, działającego w Stanach Zjednoczonych. Nazywał się London i on dotarł bezpośrednio do ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Nixona, i wpływał na jego decyzje. Podpowiadał mu, dawał różnego typu rozwiązania. Ale czy w Polsce mieliśmy do czynienia z działalnością innych agentur niż rosyjska? Czy rozpracowywaliście takie sprawy? Mieliśmy. Mieliśmy. Niestety trzeba to też jasno powiedzieć, że mieliśmy również innych krajów, agentów. Oczywiście nie będę wymieniał, których i kogo to dotyczy, z wiadomych przyczyn związanych z tajemnicą służbową i państwową w tym wypadku. Ale możemy założyć, że australijskich agentów tutaj nie było, tylko raczej ci, którzy mogą mieć interesy. Załóżmy tak, że pana założenie jest, panie redaktorze, bardzo, bardzo bliskie prawdy. Tak. Także raczej nie było. Natomiast tam, gdzie występują interesy gospodarcze, interesy polityczne, tam trzeba założyć, że nie jest to tylko agentura rosyjska. Acz najwięcej możemy spodziewać się zagrożeń właśnie z tego kierunku rosyjskiego. I ważną rzeczą jest, bardzo ważną, żebyśmy stworzyli sytuację taką, że wszyscy czujemy się Polakami, że nie ma podziału, że ktoś w pewnym momencie mówi nam: nie, to nie jest mój kraj. Jak będzie coś takiego mówił, że
to nie jest mój kraj, nie jestem, nie utożsamiam się z krajem, to jest idealny moment do tego, żeby docierać do takiego człowieka i z niego robić lub nakłaniać go do działalności wywiadowczej na rzecz obcych państw. Pan pułkownik Piotr Wrzeński uśmiecha się, może trochę konkretów w takim razie prowadzimy w naszą rozmowę. Znaczy ja nie mogę się równać z panem generałem, ja byłem tylko zwykłym pracownikiem bezpośrednio. Chodziłem na roboty, werbowałem, rozmawiałem, usiłowałem złapać, ujawnić, natomiast nigdy w życiu nie kierowałem kontrwywiadem, więc pewnie nie wiem, na czym ten kontrwywiad polega. Ale panie pułkowniku, pan jest bezskromny, widzę. Ale zacznijmy od jednej, od tego, że kraj, który nie ma, do której, przeciwko któremu nie działa żadna agentura, to Zambezi Południowe. I też nie jest taki pewny. I to też nie jest pewne, prawda? Jak stworzą, to kraj to się okaże. Tak. Natomiast oczywiście, że my jesteśmy obiektem ze względu na nasze położenie między wschodem a zachodem penetracji agentury wszelakiej. Od rosyjskiej, która nam najbardziej zagraża, poprzez agenturę zachodnią. Ja od wielu, odkąd się ujawniłem, odkąd mówię publicznie, mówię cały czas, że kluczową polską służbą powinien być kontrwywiad patrzący naokoło. To jest podstawa. I zgadzam się również, że łapanie agentów jest bardzo trudne w świetle paragrafów kodeksu karnego. Ale nie chodzi o to. Kontrola agentów jest również trudna, bo przy jednej z moich spraw, której zarzucano później, że powinniśmy ich wszystkich przewerbować i kontrolować, było to niemożliwe, ponieważ kontrola non-stop 27 ujawnionych ludzi wymagałaby specjalnej instytucji do tego, dlatego należy ich neutralizować. No to ja trochę konkretów wrzucę. Mieliśmy sprawę pułkownika Samożniewa, rosyjskiego szpiega, który zdołał uciec, pomimo tego, że agencja wywiadu przygotowała akcję ujęcia go. Czy to agencja wywiadu przygotowywała? Czy ABW? Nie, to chyba było coś... Z wojskiem związane. Z wojskiem związane. No, ale zdołał uciec. Kto go w takim razie... Proszę pana, no, panie redaktorze, no przecież to wiadomo, gdzie się przede wszystkim... Mamy dwa główne cele agentury. Nazwijmy to pierwsze, cele polityczno-ekonomiczne. To jest kwestia wpływów, to w tym się bardzo Chińczycy w tej chwili specjalizują, tworzenia pewnego lobbingu polityczno-ekonomicznego dla swoich interesów oraz cel operacyjny, którym są służby. I oczywiście, że umieszczenie agentury w służbach jest możliwe. Ja przez całe lata 90. słyszałem, o czym zresztą napisałem publicznie w swojej książce, że nie, u nas nie ma, my jesteśmy szczelni, u nas nie ma agentów. I nikt nie chciał tego słyszeć. Ja również słyszałem to, że u nas nie ma w ogóle chińskiego wywiadu, bo myśmy nigdy nie złapali chińskiego agenta, ale myśmy wietnamskiego też nie złapali. Tak, bo oni są skośni, więc... No właśnie. Od razu byłoby widać. Tak. Panowie, no... Myślę, że tutaj, żebyśmy pan, nie aż tak bardzo w trywializację nie wpadli, to wydaje mi się, że trzeba zawsze podchodzić do tego, że nie jest do końca sukcesem, panie pułkowniku, i to się na pewno pan zgodzi, bo pan przez moment powiedział, że nie do końca tak, że możemy. Pewnie, trzeba zatrzymywać, trzeba neutralizować agenturę, na którą nie jesteśmy w stanie zapanować, nie jesteśmy w stanie ich kontrolować. Ale w momencie, kiedy służba kontrwywiadu jest w stanie kontrolować, jest w stanie wpływać, jest w stanie dezinformować obce służby, bo przecież do tego też służy podwójna gra, to podwójna gra, to od razu powiem dla słuchaczy, to jest wtedy, kiedy przewerbujemy agenta obcego państwa. To ja znowu wrzucę konkret. Sprawa pułkownika Monicza. Ujęcie szpiega, który działał na niekorzyść Polski. Czy było to przewerbowanie, nie przewerbowanie? Tu akurat powiem, że to było konieczne, ponieważ tutaj dochodzimy do pewnego momentu, jak się robi sprawę. Oczywiście, że warto by kontrolować, warto grać, tylko w pewnym momencie trzeba mieć możliwości kontroli tej gry. Ja przypomnę, jeżeli nie mamy, że sprawa pułkownika Monicza to sprawa pułkownika, który legendował się jako KGB Białoruskie. Rusia, tak naprawdę był rosyjskim agentem. I nasze służby ujęły go w Wilnie. Ten gabinet Luster był dość, powiem szczerze, dość mocno skrzywiony. To były bardzo krzywe lustra w tym momencie. Nie mieli wyjścia. Zrobili to, mieli materiały, facet dostał 3 lata. Złapali go na środkach łączności bezpośrednich i to, czego szuka kontrwywiad. W wielu wypadkach ze swojej pracy ja po prostu wiedziałem, że ja nie jestem w stanie po prostu dać sprawę do sądu.
nikt go nie skaże. W związku z czym podejmowałem działania neutralizujące. Oczywiście obserwowaliśmy, tylko jeżeli mój zespół, szumnie nazwany od łapania w kontrwywiadzie, to zespół zwalczający rezydenturę pozaplacówkową, czyli wszystko to, co jest poza placówką, nielegałów i tak dalej, liczył sobie jedną osobę, czyli mnie na początku, to co ja mogłem zrobić? Ile ja mogłem obserwować? Panie ministrze, zwracam się do Romualda Szeremietywa. Jak pan odczuwał to, będąc ministrem odpowiedzialnym za strategiczne sprawy, czy czuł pan taką presję agentury, ludzi, którzy przychodzili, załatwiali nieformalne, dziwne interesy i to wszystko było powiązane z innymi państwami? O, kilka rzeczy tutaj oczywiście. Pierwsza rzecz to taka, że w tym czasie, kiedy byłem w Esocie, to mamy na myśli ten okres 97-2001, kiedy byłem sekretarzem stanu, pierwszym zastępcą ministra. To pamiętajmy, że wtedy była sytuacja taka, że wojskowe służby informacyjne, bo to o tej instytucji mówimy, były w bezpośredniej podległości ministrowi. W związku z tym ja na to nie miałem żadnego wpływu, a minister bardzo strzegł zazdrośnie, powiedziałbym tak. Minister Bronisław Komorowski. Najpierw on Iszkiewicz, później Komorowski. Oni za każdym razem mówili, kiedy ja mówiłem, że trzeba by tu pewne rzeczy zrobić, to mówili, że to nie należy do twojej kompetencji i nie wchodź to. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, oczywiście to, co mogę powiedzieć, wspominając tamte czasy, że dostrzegałem, powiedziałbym, strasznie dużo zaniedbań, jeżeli chodzi o tę kontrwywiadowczą stronę. Powiem na przykład taką rzecz, która dla mnie była zaskakująca. Kiedy przyszedłem do pracy w Esocie, okazało się, że ten gabinet, w którym urzęduje minister, wiceminister odpowiedzialny za strasznie duże zakupy uzbrojenia, to jest pokój, który jest od ulicy. W oknach są szyby, powiedzmy okna z 1938 roku. No i na dole stoją samochody, każdy może parkować, kto chce. No ja zawołałem tego oficera kontrwywiadu i mówię, proszę pana, jak to jest zabezpieczone? On wyglądało, że nie wie, o co mi chodzi. Ja mówię, sprawdzili się panowie, kto mieszka po drugiej stronie w tym domu, te okna, które wychodzą na mnie, też nie oczywiście nic takiego nie było. Kto kontroluje tutaj na dole, to też nie było. No i oczywiście kazałem przenieść ten gabinet na drugą stronę budynku, tam gdzie jest, było wewnętrzne podwórze. No i wprowadzić śluzy i jeżeli idzie o to, kto może wejść i gdzie może się poruszać. No i zostałem opisany w gazetach, że mi się w głowie przywróciło, że jakieś gabinety buduje i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc, bo był pan zresztą bohaterem jeszcze wielu innych prowokacji. Tak, tak, niestety, tak. No więc, ale to wynikało z tego, że mówię, ja starałem się obserwować, powiedzmy tak, dla mnie kontrwywiad był w szczególności bardzo potrzebny. No chociażby z tego powodu, że z racji mojego stanowiska ja się musiałem spotykać z bardzo różnymi ludźmi. Tak? I wiadomo, że w szczególności jeżeli chodzi o handel uzbrojeniem, to tam różne dziwne postacie funkcjonują. No tak? I tutaj bez takiej pomocy kontrwywiadowczej no, niebezpiecznie się tam tym posuwać. No i były sytuacje takie, że ja zwracałem się do kontrwywiadu, żeby ktoś się do mnie zgłaszał, żeby mi podali dane, co to jest, co wiedzą. Nic nie wiedzą. Ja w końcu posunąłem się do takiej rzeczy, że napisałem im zestaw nazwisk, w tym 5 nazwisk wziąłem z list najbogatszych z tej listy wprost. I oni mi odpisali, że nie wiedzą nic na ten temat. Ten. No to, więc... Ale panowie... Panie ministrze, bo jeszcze jedna generał, rzecz. Paweł, proszę, cię, proszę. Jeszcze jedna rzecz, panie ministrze, bo często tak sprowadzamy do zabezpieczenia technicznego, li tylko i wyłącznie. Mhm. Tu chwała panu, że pan wyczulił kontrwywiad na takie postępowanie, ale uważam, że najważniejszą rzeczą to są ludzie. Człowiek jestem i najmocniejszym ogniwem, ale i najsłabszym. Najłatwiej do niego dotrzeć, najłatwiej go zniszczyć, najłatwiej go przewerbować czy zawerbować w ogóle. Mhm. I najczęściej on popełnia błędy, on popełnia nadużycia, on też proszę, swoje głupotę, gadulstwo czy zaniechanie doprowadza do ujawnienia informacji. Panie, z tym panowie, trzeba zdecydowanie ale panie walczyć. Generale, okazja czyni złodzieje, tak. Jak pan wie. Tak, i jeżeli tak, są niedoróbki w pracy, powiedzmy, akurat tych służb, które mają to zabezpieczać, no to jakby otwiera różnego rodzaju pola do tego, żeby ci ludzie, o których pan mówi, mieli swobodę działania. No, więc powiedziałbym no, tak. Całkowicie jedno nie wyklucza się drugiego, tak? I to powinno być jednak może wspólne. Tylko panie ministrze, jest zadam panom inne pytanie. Bardzo proszę o moment uwagi. Wszyscy trzej
odpowiadaliście w jakimś sensie za bezpieczeństwo kraju, za zabezpieczenie kontrwywiadowcze kraju. Minęło ponad 26 lat niepodległości i ciągle narzekamy, że mamy kiepskie służby. Dlaczego? No przepraszam, nie wszyscy trzej. Nie wszyscy trzej. Ja byłem zwykłym robolem i jestem z tego dumny. I byłem robolem. I też miałem to, że miałem przeciwnika po jednej stronie, ale również swoich szefów miałem przeciwników, którzy nie chcieli zatwierdzać, którzy uważali się za mądrzejsi, którzy nigdy w życiu nie byli na rozmowie operacyjnej i uważali, że oni lepiej to ode mnie zrobią, albo nie wiedzą, jak kierować betką, obserwacją. Powiem wprost. Pan minister poruszył jedną rzecz, bardzo ważną. Kwestia ochrony kontrwywiadowczej osób w państwie. Mhm. Proszę państwa, wszyscy znają taki film House of Cards. Proszę zobaczyć, kiedy ten główny bohater zostaje wiceprezydentem, przychodzi do niego facet i to nie generał, tylko normalny, zwykły facet z ochrony i co on robi? Zaczyna go szkolić. Ja sobie nie wyobrażam z jednej strony polityka, który by się zgodził, że przychodzi jakiś porucznik wroński z jakiegoś cholernego kontrwywiadu, a nie generał, do niego i go szkoli. Panie ministrze, czy pan był szkolony? Mam nadzieję, że pan nic nie ma, panie pułkowniku, do generałów, co? Oj, bardzo pan generał dobrze. Paweł Pruszyński. Pytam w tej chwili pana ministra Szeremietiewa, czy pan był szkolony? Nie, nie, oczywiście, że nie. Znaczy, ja myślę, że powiedziałbym, z racji na moje doświadczenie wieloletnie, ponieważ prowadziłem działalność, za którą mnie skazano na kilka lat więzienia, więc ja, nie mając, powiedzmy, szkolenia, ja miałem bardzo dobrą praktykę, tak, bo byłem inwigilowany, śledzony, zamykany, musiałem uciekać, rozpoznawać, czy mnie śledzą, czy nie śledzą, prawda? Więc kiedy przyszedłem do resortu, to powiedzmy z tą wiedzą, ja myślę, że dlatego na przykład widziałem te rzeczy, których na przykład mój poprzednik nie widział, o której tutaj panu mówiłem. I dla mnie, powiedziałbym tak, kontrwywiad, oficerowie kontrwywiadu, gdyby przyszli do mnie z takimi rzeczami, byliby przyjęci z całym zrozumieniem, dlatego że ja traktowałem ich jako bardzo potrzebny element w tej mojej służbie, tak? Mało tego, jako pewną gwarancję, powiedziałbym, poruszania się bezpiecznego na obszarze, który jest podminowany. Więc to jakby, no niestety mam pretensje do kontrwywiadu. Proszę mi wierzyć, panie generale, zwracam się do generała Pawła Pruszyńskiego. Dlaczego nie szkoliliście polityków, którzy obejmowali ważne funkcje? Nieprawda. Szkoliliśmy. Szkoliliśmy, były dużo, poświęcaliśmy czasu. Od razu panu powiem, z wieloma, kilku premierów bym wymienił, którzy chętnie prowadzili rozmowy, chętnie się dowiadywali, chętnie rozmawiali na temat różnych zagrożeń. Zdarzają się i tacy politycy, którzy uważają, ja wiem wszystko. I to już najgorsze. Jeżeli człowiek mówi, że wie już wszystko, znaczy, że on nie wie nic. I to jest to przerażające. Trzeba zawsze tą pokorę niewiedzy wykazywać. Bo generalnie, jak się podchodzi do tego, jestem genialny, wszystko wiem, wy mi nie opowiadajcie, bo to głupotę, co wy gadacie, to ja mam wiele przykładów takich, że później on z przerażeniem patrzy, co się wokół niego dzieje. Przerażeniem dlatego, że my, bo jako oficerowie kontrwywiadu, a tutaj muszę powiedzieć, jak już pan pułkownik Broński rozpoczął, że zacząłem od najniższego stanowiska, zacząłem od technika pracy operacyjnej, czyli to jest najniższe stanowisko w pracy operacyjnej. Przeszedłem wszystkie stanowiska aż do stopnia generała i do stanowiska wiceszefa z Agencji Bezpieczeństwa. Pozwólmy panu pułkownikowi Także znam wszystko i wiem doskonale, jak wygląda praca i wiem też doskonale, jak często zdarza się, że podchodzi się do tego zbyt wielkim lekceważeniem i brak szacunku jest do kontrwywiadu i do wywiadu. Zwłaszcza do kontrwywiadu. Tak. Niestety się zdarza, że wszyscy uważają, ja wiem wszystko na ten temat. Tak, tu muszę się zgodzić. Jest pan, panie generale, pierwszym generałem, z którym się zgadzam. Rzeczywiście w Polsce mamy takie momentalne, że ci z wywiadu to jest taka genialna. Ja przypominam, że ja na 30 lat prawie swojej pracy przepracowałem 9 lat w kontrwywiadzie, a 21 w wywiadzie. Ja nie cierpię wywiadu. Tam są sami bondowie, sami intelektualiści i tak dalej. A kontrwywiad dla mnie jest w ogóle genialną służbą, bo jest służbą konkretną. Oczywiście, że tak. Tylko, że czasy się zmieniają. Powinna powstać w kontrwywiadzie grupa ludzi, pracowników, którzy na co dzień są przy tym, bo szef to szef, on się zajmuje bardziej polityką i ochroną tej instytucji często przed politykami, którzy wiedzą, co jest grane, do których taki polityk mógłby w razie czego zadzwonić. Ja nie chcę, nie macie czasu państwo, bo ja bym podał pewien przykład przez moją działalność facebookową na Privie z ostatnich 3 tygodni, kiedy człowiek znany w swoim regionie dość,
powiedział mi o sprawie, której po prostu został, przepraszam za kolokwialne wrażenie, olany przez delegaturę ABW. Człowiek, który miał dość wysokie stanowisko. Czyli ciągle kłopoty z kontrwywiadem, właściwie to brakiem, znaczy, kompetencji. To jest mój tak? Kłopot również jest taki, że ja miałem do czynienia z wojskowym kontrwywiadem. Ja nie wiem, jak tutaj działają służby tak zwane cywilne. No, ustawowo są odpowiedzialne za ochronę rządu, polityków i tak dalej. No to nie, to panowie, zajmijmy się na koniec konkretnym przykładem. Mamy kryzys w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, bo Gazeta Wyborcza pisze, że jeden z wiceministrów może być powiązany ze służbami sojuszniczego, co prawda, ale jednak obcego państwa. I co? Następuje dymisja tego człowieka. Aha. Bardzo nieprzejrzysta sytuacja. Jak możecie to skomentować? A co tu komentować, jak nic nie wiemy? A ja skomentuję bardzo prosto. Jeżeli był szpiegiem, gratulacje dla CIA. Jeżeli nie był szpiegiem, to CIA nie jest takie dobre. No ale a jeżeli był agentem wpływu? No to właśnie. Co wtedy, panie pułkowniku, bo agent wpływu jest najtrudniej rozpoznawany. Na takim stanowisku agent wpływu. No zaraz, ale to jest tak samo. Jeżeli by ja nie mówię, że był oficerem CIA, ja w ogóle nie mówię na ten temat. Nie zawsze trzeba dokonać werbunku wprost, żeby kogoś można osądzić, że ma kontakty formalne czy też nieformalne. Ale ja go nie osądzam. Tylko panowie, ja go nie osądzam. Ja po prostu mówię. Zmierzając do finału naszej rozmowy, bo ona staje się coraz bardziej ciekawa, ale niestety jak zwykle już coraz mniej czasu. Właśnie. No bez dobrze. Padło mało tutaj konkretów, ale ciągle mamy problemy takie, że nawet generałowie kontrwywiadu stają potem przed oskarżeniami o nieformalne kontakty ze służbami. Więc coś z tym kontrwywiadem nie jest najlepiej, pomimo tego, co mówi pan generał. Panowie, ostatnie słowo. Nie jest najlepiej? Najlepiej. No, jeżeli mówimy o tym, że kontrwywiad ujawnił, jak tutaj pułkownik Wroński przekazał, 27 wyrzuciliśmy jako Polska agentów i osoby pracujące na rzecz obcej agentury z terenu Polski, to nie jest też najgorzej, tak byśmy sobie powiedzieli. Niestety, musimy kończyć, nieubłaganie jak najwięcej kurtyna. Niestety, do rozmowy wrócimy. Przypomnę, że dziś gośćmi naszymi byli pułkownik Piotr Wroński, pan minister Romuald Szeremietiew i pan generał Paweł Pruszyński. Dopiero rozgrzaliśmy Dziękuję temat. Państwu. Już musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Szkoda, że się rozgrzaliśmy, a nie mogliśmy przejść do meritum. Wrócimy, bardziej konkretnie obiecujemy to słuchaczom.